18. sesję Rady Powiatu Wejherowskiego zdominowały sprawy związane z likwidacją lub przekształceniem niektórych placówek edukacyjnych. Uchwałą Rady zlikwidowano pierwsze, drugie i trzecie liceum profilowane dla młodzieży w Wejherowie oraz liceum profilowane dla młodzieży w Rumi. Przekształcono zasadniczą szkołę zawodową nr 1 w Wejherowie w 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną. Podobnie postąpiono z zasadniczą szkołą zawodową w Redzie, którą przekształcono w 3-letnią szkołę ponadgimnazjalną. Taka sama sytuacja spotkała zasadniczą szkołę zawodową w Rumi oraz specjalną zasadniczą szkołę zawodową nr 5 w Wejherowie. Zmiany te nie wynikają jednak ze złej gospodarki edukacyjnej w naszym powiecie, a jedynie z odgórnych ustaleń Sejmu i zostały narzucone na wszystkie organy prowadzące. W dniu 19 sierpnia 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o zmianie ustawy dotyczącej systemu oświaty oraz niektórych innych ustaw opublikowaną w Dzienniku Ustaw z dnia 29 września 2011 roku. Zgodnie ze zmianami organy prowadzące są obligowane do likwidacji 3-letnich liceów profilowanych dla młodzieży oraz do przekształcenia dotychczasowych szkół zawodowych o okresie nauczania krótszym niż 3 lata w 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe. Z mocy ustawy uczniowie przekształconej szkoły kontynuują naukę na dotychczasowych zasadach, zaś uczniowie likwidowanych szkół będą mogli kontynuować naukę bez zmian aż do ukończenia właściwej placówki. W trakcie ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego uchwalono m.in. udzielenie pomocy finansowej dla gminy Wejherowo na realizację projektu pod nazwą Budowa ulicy Południowej pomiędzy Wejherowem a Gościcinem oraz dla Rumi na realizację przedsięwzięcia w sprawie budowy ulicy Podgórnej. Powiat Wejherowski przystąpił także do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Aktywny Samorząd. Pod koniec sesji przegłosowano uchwały dotyczące nadania medalu za zasługi dla powiatu wejherowskiego, dla Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina, Chóru Świętej Cecylii w Rumi, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie, Tadeusza Grucza, Macieja Tamkuna, Lesława Furmaga oraz Blandyny Łuba. W związku z wygaśnięciem mandatu Grzegorza Szalewskiego w szeregach radnych powiatowych powitano nową członkinię. Anna Jamrus pochodzi z Rumi, ma 24 lata i jest studentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim.